tej się boję troszeczkę, bo tu jest przypływ akurat i może mogę wpaść i trochę popływać. Ale jeszcze chociaż troszeczkę może coś złapię w tych trzcinach. Zobaczcie, jak to wygląda od strony nabrzeża oceanu. Właściwie to zatoki, a nie oceanu. O kurde, ile tu tego wszystkiego. Dobrze, dalej nie. Człowiek nabrał chęci i nie może oczu oderwać od tych pięknych widoków nad rododendronami. Dęby. Prześliczne dęby. Tutaj troszeczkę suszej. Mogę troszeczkę po tej trawie pochodzić. To jest właśnie nad zatoką oceanu. Cały las pokryty właśnie takimi rododendronami. Tak wysokimi aż do nieba. Tu troszeczkę zahaczę o zatokę. Gdzie mogę, bo dalej stopą nie wejdę, bo jest akurat przypływ. Tu na razie jeszcze trawka rośnie. Łoneczka taka. Malutka. Tu już mamy wodę. Szkoda, bo gdyby był odpływ, to może ciutkę dałoby sfotografować więcej. A tak tylko troszeczkę. Ciut uchwycę tego. No patrzcie. Ziut. Ziut, 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 ziut. I nic więcej. Woda, brudna woda. I to wszystko. Dziękuję. Troszeczkę w oddaleniu zrobię. Można troszeczkę wyjść, bo są takie trzciny, gdzie suchą nogą możemy stąpnąć. Dobrze, kochane. Dalej to coś jest. Woda, zatoka, góry, góry, góry irlandzkie. Tam też wszystko, chmurki, górki i tyle. Proszę, jaka ciekawostka. Nad zatoką oceanu w chaszczach rośnie wiciokrzew. No czyż nie cud natury? Normalne. Sama oczom nie wierzy. Piękny wiciokrzew. Idę, bo rodzina woła. Ach, ta rodzina. Nie zna pasjonata przyrody. Nie docenia. To jest ten śliczny krzew, którego zapomniałam nazwy. Ja go w Polsce nie spotkałam. Chyba on jest tylko tutaj, na tych ciepłych wyspach. Dziwne takie lampionki czerwone. Wielki, chyba ze 3 metry ma wielkość, albo nawet ze 4. Odejdę troszeczkę dalej, może całego uchwycę. No. Idziemy dalej. Oj, to jest park 100-hektarowy. Kiedy to obejdę, to nie wiem.
To pięknie. Sobie opinięty, co mam odbyć. Tu przekwitnięty krzak. Tu jeszcze w pełni kwitnienia. A tu tak troszkę chyba zaczynający dopiero kwitnąć. Tak jest. Tu jeszcze cały w pączkach. Chyba nieco późniejszy. Tak. Ten. Dopiero zaczyna kwitnąć ten krzaczek, czyli jakie gałęzie ma grube. Tak to wygląda. Nie tylko my tu się w turystów bawimy. Więcej takich jak ja. Ciekawskich. Pięknych. Zameczek wybudowany w XIX wieku. Mieszkał tutaj hrabia jakiś. Mukros. Mukros miał nazwisko. Wybudował posiadłość dla swoich dzieci. Potem zmarła mu żona. Zmarła mu córka. I zostawił to w XX wieku dla państwa. Przekazał dla jako park narodowy. Tyle co wiem.